Po meczu PGGS-u był z Resowią Rzeszów Artur Derbin, trener brunatnych, powiedział: Przyjeżdżając na spotkanie z Resowią zdawaliśmy sobie sprawę, z kim przyjdzie nam się mierzyć. Z drużyną mocno zmotywowaną po tej ostatniej wpadce z ruchem Chorzów. Zakładaliśmy, że ten mecz nie będzie wyglądał inaczej niż to, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć. Było mnóstwo fizyczności i kontaktu. Nie lubię tego sformułowania. To był mecz walki. Ta nawierzchnia też nie pozwalała na to, żeby konstruować ataki pozycyjne. Mimo wszystko próbowali. Szczególnie w okresie gry w przewadze. Muszę powiedzieć, że wkradło się sporo nerwowości, stąd dużo niedokładności z tego tytułu, ale i rywal pomimo osłabienia chciał dziś wygrać. Doceniamy ten punkt na trudnym terenie z rywalem, który tu nie zwykł przegrywać. Dlatego z tego miejsca dziękuję drużynie, bo dziś bez charakteru wrócilibyśmy bez żadnego punktu. Patrząc na liczby to siódmy mecz bez straconego gola i piąty remis PG GKS-u na wyjeździe. W sobotę PG GKS powalczy o zwycięstwo z wiceliderem rozgrywek drugiej ligi Elaną Toruń.